No siema wszystkim, z tej strony Kalo4 i witam was w kolejnym odcinku z gry Spyro. I moi drodzy, dzisiaj cofniemy się na pierwszą, tak jakby główną krainę, aby skompletować w końcu te pierwsze, tak jakby krainy. Więc teraz właśnie udamy się do baloniarza i postaramy się jak najszybciej po prostu wrócić tam, zebrać brakujące punkty. No i potem odwiedzimy kolejny, tak jakby główny świat, który będzie nas kierował do kolejnych światów. Nie mogę uwierzyć, że tak szybko znalazłeś tyle skradzionych skarb. Zobaczymy, czy baloniarz nam pomoże. Okej, baloniarzu, naciskam V i chciałbym wrócić do oświeconych. Okej, wrócimy do tego miejsca, potem zwiedzimy kolejną główną krainę. Raczej świat, to są światy, a tamto to są krainy, muszę to zapamiętać. No, w wolnym momencie zostawcie oczywiście teraz łapkę w górę, dajcie suba, wejdźcie na Facebooka. No i w sumie tyle. Jesteśmy, uwaga. Lądujemy na naszej pierwszej miejscówce. To tutaj zaczynaliśmy swoją przygodę. Tak, i tu właśnie zaczynaliśmy, ta muzyczka już jest dla mnie nostalgiczna. Naprawdę. I zobaczmy, tutaj mi brakuje 4 szafirów, więc przeszukamy tutaj dokładnie całą tą krainę, aby znaleźć te brakujące 4 sztuki. O! Czemu ja tu nie mogę się dostać? Może to tutaj było? O, o, coś tam u góry latało. No nic, to my musimy poszukać, więc polatamy tutaj. Staram się też pobić te mobki, bo może z tych mobków nie wydropiło. No nie, z ciebie jednak nie. Dawaj klejnoty. Nie masz klejnotów, a wy? No, wy też nie. Wy mi tylko życia dacie dodatkowe. Też nic nie ma. Pewnie na górze jakieś są. Gdzie jest ten, co jak trzęsie portkami? Tu jesteś. Kurde, ty też nie miałeś. Może ci? Nie no, ci też nie mają. Ja muszę przejść. Tu jest jakiś taki wąwozik, ale w tym wąwoziku też już byliśmy, bo tu jest właśnie dojście do tej całej krainy. O Jezu, jak on się nazywało? A, twierdza dynki, no. Zobaczyliśmy z pierwszym tak jakby busikiem. Okej, no. Popalę te owce, ale te owce mi nic nie dają. Tutaj żyćku zaraz, nasza ważka się naje. Popalę wszystkie stworzenia, jakie tu są, bo chcę jak najszybciej po prostu to zrobić i udać się już do kolejnych krain. Wy nic niestety nie mieliście. Tu też jak wskoczyliśmy, z tego co pamiętam, wtedy. O Jezu, znowu klawisze mi się pomyliły. Tak, tak. O dobra, tu będzie dobre. Może jak ta kraina teraz pięknie, jak tyle już przeszliśmy w niej, jak ona pięknie wygląda. I ta muzyka po prostu w tle, jaka teraz gra, no to jest przyjemność po prostu. Wrócić do takich miejsc. Dobra, my jeszcze tu polatajmy, bo może tutaj gdzieś z boku jest tak chamsko ukryta. Że my w ogóle nie zwróciliśmy na to uwagi. W labiryncie może coś zostawiłem? Są tylko 4 szafiry. No tego nie jest tak naprawdę dużo. Więc uwaga, polatajmy. Tutaj jest przejście. Tu jak przejdę, też nic nie ma. W sumie ten labirynt jest otwarty tak naprawdę, więc... No dobra, no nic ja tu nie widzę. Na tych krzakach też nic nie ma zostawionego. Więc może... Nie no, pływać nie możemy pływać. Tu już byliśmy. W wodzie na pewno nie, bo nie możemy nurkować. Tu też nie. Cholera jasna, gdzie są te ostatnie 4? Dobra, jeszcze po tej stronie się przejdziemy. Nie, te drzewka nie możemy ich rozwalić nawet. Myślałem, że to już może chodzi o jakieś tutaj naturę, nie? Przez te drzwi też nie możemy przejść. Więc jakby co, napiszcie w komentarzach, jeżeli jednak nie uda mi się tego znaleźć. Bo wydaje mi się, że to już wszystko przeszukaliśmy, jeżeli chodzi o tą centralną część świata. Ja jeszcze posprawdzam tutaj. Jeżeli się okaże, że jednak znajdziemy, no to wtedy już nie piszcie, nie? To już będzie naprawdę niepotrzebne. Ale jest skrzynka. I wiem, gdzie lecimy. Chodź tu. Ty mi w sumie nic nie dasz, ale cię tak zasady chcę spalić. Już wiemy, gdzie jest skrzynka, czyli nie musicie pisać.
Ona była w tym miejscu. To są tylko dwa. I jeszcze brakuje dwóch. Po drugiej stronie? Jest z tyłu! Dobra. Mamy zrobioną mapkę na 100%. W sumie świat. Czemu ja mówię mapkę? Czy mi się tak zakodowało w głowie? No to co, wracamy teraz znowu do tego baloniarza. I lecimy do nowej krainy. Tamtą krainę także zrobimy na 100%. No i sobie zakończymy na tym odcinek, nie? Standardowo. Ja chcę do władających magią się teraz udać. Więc korzystając z okazji, zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, wbijcie na Facebooka. Tak, tylko przypominam, bo w sumie tutaj i tak patrzymy, jak on tylko leci, a przez ten moment możecie coś zrobić dla mnie. Dobra. A my teraz zobaczmy, jak wygląda ten świat. O Jezus, ale tu będzie latania. Ile tu będzie zwiedzania. Dobra. Ile tu jest szafiru do zebrania? 300. Dwa jajka i trzy smoczki. A więc władający będzie dość ciekawy. A tych jest aż dwóch. O Jezus, tu jest woda. O, cześć. Daleko to mi nie uciekniesz. Mamy pierwsze jajko, jeszcze jedno. No witam cię. Kurde. Okej, na nich tylko działa ten sposób. A my w sumie polecieliśmy w tą stronę. Tutaj wejść by się przydało, ale to pewnie tu będziemy mogli. Muszę jeszcze patrzeć dokładnie po bokach, bo to wiecie. To nie zawsze wszystko jest takie oczywiste, jak się wydaje. Tak jak to wejście. Nie no, tam musimy się jakoś dostać. Tam coś jest w ogóle? No nic nie zobaczę, prawda? Fucking bitches. To było wejście. Zobaczę, może w oddali coś widać. Czy jest jakaś skrzynka. A tam nic nie ma, chyba. Zobaczymy zresztą, będziemy teraz robić tą mopkę. Dobra, na tych to już mi coś świruje. Ja tak nie lubię. Dobra. Kosmos, co nam powiesz? Witaj wśród władających magią. Chcę, byś uwolnił smoki i odebrał tym przebrzydłym niebieskim złodziejom skarb i jaja. Jaja. O, sorry bardzo. No. Cyk, teraz polecimy tak rzędowo. No bo przynajmniej się postarały polecić rzędowo. Oni stoją w miejscu i nic nie robią. Czemu on mi sam lata? Ej! Już? Starczy. Okej, jeszcze jeden tu został. Cyk. Dobra, tu jest kolejna skrzyneczka. Szafirki zebrane. Musimy pamiętać, że tego jest aż 300 tutaj. Więc dobra. Tu mamy kolejny jakiś obszar. O, zielono. Taki śnieżny? No jestem ciekawy, jak z tymi. Dobra, na tych już magia działa, więc to nie ma co się bać. Ale my też jeszcze tu się udamy. O ty, Mendo. To ty podnosisz całą ziemię. W sumie nie zadajesz tam wtedy obrażeń, więc nawet spoko. Dobra, tu jest zebrane. To musimy tak zebrać, skacząc na to. Cyk. A tu już normalna skrzyneczka. Dobra, tu już weszliśmy na ten poziom, teraz zejdźmy tam. O Jezus, dobra, uciekaj. On sam siebie uderzył, prawda? No. Nie wiedziałem, że i tak siebie też mogą eliminować. Dobra, my tu będziemy, mamy śnieżne grzbiety. To będzie nasza pierwsza kraina, ale to dopiero w następnym odcinku w tym świecie, którą zwiedzimy oczywiście, nie? Dobra, a tu jeszcze jest. No cześć, spokojnie, nie zapomniałem o tobie. Na dole nic nie ma z tego, co widzę. No, dzisiaj może być trochę dłuższy odcinek, nie? Niż zwykle. Chyba, że w miarę szybko nam pójdzie akurat ten świat. A my od razu na tego z jajkami polecimy.
już mi świruje. No byłem blisko, żeby go złapać, no. No fuck! Nie uciekaj tak. No weź, zwolnij, ziomuś. Jakoś tak go ściąć może? No przecież dostał. No on powinien być prosty do złapania, jak on krąży tylko po tym obszarze. Dobra, ten Joy już mnie nie lubi, serio. No ściąłem mu drogę jak najbardziej mogłem, no. No dlaczego? A, mój smok po swojemu dalej. Dobra, poszło. Boże, ile się z nim namęczyliśmy. Ale mamy przynajmniej już na tej mapce, na tym świecie jajka zebrane. Udamy się tutaj do tego. O, to było nawet ładne. Zostało nam jeszcze tylko około 200 zebrać. No widzę, że... Nie kręć się tak, Joyu. Co ja ci złego w życiu zrobiłem? No dobra, w sumie w FIFA w ciebie grałem, więc trochę przeżyłeś. Są jeszcze jakieś... krainy, gdzie ja się mogę tutaj stąd dostać. Tu jest góra. Okej. Tu jest dół. Na dole chyba nic nie było. Okej, tu jest. Czeka na nas. Dwóch nawet. Jeszcze ten od ziemi. Tu mamy jakieś zejście w dół. No co? No, nie gadaj, się teraz nie odblokuje. Ja cię dorwę, ty nie masz czego się śmiać, poczekaj. Uwaga, Xantor. Kiedy zauważysz takie strzałki, zacznij szarżować w ich kierunku, by uruchomić turbonapęd. Turbonapęd? Wspaniale! Śmiało, wypróbuj to! Czyli teraz wiem, po co były te strzałki. Myślałem, że to ma nam utrudnić wyjście na górę. Ale z tego, co widzę, to nie o to chodziło tutaj. Dobra, więc idziemy szarżować. No, turbonapęd, to już pamiętam. To już w drugiej części było, Spyro, ale pamiętajcie, że my ciągle gramy w pierwszą. Dobra, tu nic nie ma. O, hello. I tu jest dalsza część jakby krainy do zwiedzenia, czyli jeszcze tu musimy iść. Nikogo nie ma, nie ma nikogo. Zaraz cię, smoczku, uratujemy, spokojnie. Teraz kolejny posąg będzie z głowy, ale najpierw chcę zebrać wszystko. Smok mi. O Boże. To się wytnie. Smok mi własnoręcznie wleciał do środka. O, już poznaliśmy coś, czego nie będziemy nienawidzieć. Tak, okej. Czyli jest kolejny etap, w którym będę się wkurzał. I to bardzo dużo. O, od razu Boldora uratowaliśmy. Boldor. Ten specjalny portal zaprowadził cię do miejsca, gdzie nauczysz się latać. Pamiętam, gdy sam byłem smoczkiem i uczyłem się latać. Nie lubię tych etapów. Nauczysz się latać, kumam? Nie lubię. Ja po prostu nie lubię tych etapów. No, cześć. Już cię zabiłem raz, ale niestety się przez przypadek tepłem i jeszcze raz musiałem cię zabić. Wybacz. Chociaż to ty mnie próbujesz zabić, nie ja ciebie, pierwotnie, więc... Jednak nie przepraszam. Dobra, tu jest zejście w dół, do dalszej części. O Boże, tamten to co? O, nawet klucza potrzebujemy. Dobra, na niego myślę, że szarżą się wbijemy. O, ty już nie musisz się męczyć, spokojnie. Mamy niebieską ważkę już. To nie zwiastuje zbyt dobrze.
Dobra, z góry czarnoksiężnika, czyli tu już też będzie wesoło. Jakiś bosik chyba będzie kolejny. Muszę iść tak prosto, żeby znowu mi nie wlazł do kolejnej krainy. Dobra, tu jest skrzyneczka, więc skip majonez. Coś mało mamy tych szafirów. Chyba, że gdzieś więcej w którymś etapie będzie. Okej, okay. O, tam jest, tam możemy wlecieć w sumie. Więc, a i tu jest klucz, dobra. Czyli mamy... Dobra, już, świrujesz, już. Ci odbija. Dobra, muszę kupić tego Joya. Już się nie nada na tą grę po prostu, ten Joy. Co w Biomutancie jeszcze mnie nie denerwuje, ale widzę, że w tej grze już mu odwala. Wzmoż jeszcze dupę, masz rację. No mam klucz, czemu się nie chcesz otworzyć? Są dwa klucze może? Dobra, to idziemy dalej, ewentualnie tutaj potem wrócimy. Dobra, my już górą szliśmy, teraz tu. Okej. Ten świruje z tym. Z podnoszeniem i opadaniem, ale my i tak tutaj musimy wlecieć. Okej. No jeszcze nam brakuje 65, to może idealnie się załapiemy tu. Punkty są w sumie po 5 rozdawane. No tu po 10. Nie no dobra, chyba niepotrzebnie. Niepotrzebnie robię niepotrzebne problemy. Jakby to niepotrzebnie nie zabrzmiało. Witam cię, baloniarzu. I tu jest kolejna cała kraina. W takim razie o co chodzi z tym kluczem? No kluczyk płynie bez problemu wejść. Ja cię przesunąć niestety nie mogę w żaden sposób. Do wody cię też rzucić nie mogę, mogę jedynie samemu wpaść. Czekaj, czy jakiś ukryty motyw. Możecie mi napisać, co chodzi z tą skrzynką. Bo w sumie to jest taki ostatni element, który po prostu nam nie umożliwia zrobienia mapki na 100%, bo tak, wszystkie smoki zrobiliśmy, jajka także. No i brakuje nam tylko 35 szafirów. Ha. O baloniarze nie ma sensu iść. Te ma tam kładkę, to przelecimy na drugą stronę. Pod spodem z tego co sprawdzałem także nic nie ma. Czyli ostatnie brakujące 35 musi być w tej skrzynce. I ona się tu zblokowała czy coś? Co, poczekajcie moment, ja zrobię... Ja wczytam jeszcze raz to i zobaczymy, czy jak wczytam ponownie, to wtedy wejdzie. No dobra, zrobiłem ponowny zapis. Niestety wrogowie wszyscy się zrespili, ale skrzynki już i wszystko mamy zebrane. Spróbuję z tej kładki w takim razie dolecieć. Ale chyba nie dolecę. Tak jestem, wiecie, z ciekawości, co po prostu to jeszcze przetestować. No oczywiście, że nie. Tu? Dobra. Spyro niestety musi się utopić. My zaraz w miarę możliwości jak najszybciej się dostaniemy tam z powrotem, gdzie byliśmy. Nie, ty już mi nie jesteś potrzebny. Wy tylko krążycie i mi przeszkadzacie. A, dobra, ty ścianę postawisz, no tak. Przynajmniej sobie życia skompletujemy w miarę możliwości. Aj. Dobra, lecimy z powrotem na górę. Muszę się obrócić i szybko tu. I zaraz będziemy tam kombinować z tą skrzynką. No i tu jest ta skrzynka i co? Co z nią? Jak ja mam otworzyć tą skrzynkę?
Właśnie, kurde. To jest nawet dobry pomysł. Chodź tu. Chodź. No, no, no. Jeszcze raz. No, ładuj w to. No, ładuj w tą skrzynkę. Coś ruszyło ją? Nic ją nie ruszyło. Po co mi był tamten klucz? Bym chociaż mógł przesunąć tą skrzynię. I nawet o tak przesunąć nie mogę. Widzę, że te pioruny nie dolatują aż tutaj. Dobrze. O Jezus, tu zapomniałem, że on jeszcze jest. Ej, no nie mam pojęcia, jak tą skrzynkę zrobić. No tu jest klucz, no ale my już ten klucz wcześniej przecież zebraliśmy. Co, nie zapisał nam się? No patrzcie. No tak, wiem, że mamy klucz. Okej, tu jest. Z tej strony, nie, z tej strony muszę podejść. Czy z tej? No dobra, chodź tu. On nic nie powoduje tej skrzynce. Dobra, moi drodzy, nie będę przedłużał. Jeżeli wiecie, o co chodzi z tą skrzynką, to napiszcie mi w komentarzu. Sami widzicie, ja klucz mam. Skrzynkę nawalam, ona jest zablokowana, nic nie mogę z nią zrobić. Więc jak będziecie mieli jakiekolwiek informacje przydatne, to weźcie do mnie napiszcie. A ja się na razie z wami żegnam. Zostawcie oczywiście łapkę w górę, zostawcie suba. Wpadajcie także na kanał na Facebooku, na nasz fanpage. I co? I na razie, trzymajcie się, bajo!